Cześć, co się kręci dziś w internecie? Nazywam się Grzegorz Tuński, dla znajomych Grzylek, i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonuję przypon stalowy do połowów szczupaków wykonany z drutu tytanowego. Teraz niech wiedzie intro i zaczynamy. Do przygotowania przyponu ja, jako starszy pan, będę potrzebował okulary i zaraz będę tłumaczył, jakie narzędzia są nam potrzebne. Najpierw drut tytanowy, not tukinki, o wytrzymałości 25 kg. Mam taki kupiony. Średnicę, jak dobrze pamiętam, ma 0,43 mm. Musimy go odwinąć. Ja wolę drut tytanowy, który mam już sprawdzony kilkukrotnie na szczupakach, ponieważ wszystkie inne rozwiązania mi się skręcały i mnie to strasznie denerwuje, a jak mnie coś bardzo denerwuje, to szukam innego rozwiązania. A to jest genialne, bo to jakbyśmy nie zrobili, to zawsze się prostuje. Zobaczcie, zrobię to z tym tak, puszczę i jest dalej prosto. To jest coś niesamowitego w tych drutach. Troszeczkę trzeba się do tego przygotować i jedziemy. Dobra, mam wywinięty fragment drutu. Ja wykonuję sobie przypony akurat do much z haczykiem, teraz zrobię wersję. Robię troszeczkę dłuższe, 40 cm, więc muszę uciąć 45 cm. Minimum 45 albo 6, w zależności jakie duże oczka zostawiamy. Obcinamy nasz drut i do tego będziemy potrzebować tulejki zaciskowe Savage Gear o średnicy wewnętrznej 1,2, bo tak jak powiedziałem, ten ma 0,43. Powinien wejdzie z pewnością. Zakładamy naszą tulejkę na drut. Robię końcówkę i krętlik jeden. Ja nie jestem spinningistów, ja mam takie krętliki, różne. Te akurat o wytrzymałości 19 kg. Przekładamy nasz drut przez oczko krętlika i teraz w naszą tulejkę. Dużo tego drutu tu zostawiamy, żeby spokojnie sobie to ugiąć. Wkładamy teraz tu i zobaczcie, wychodzi mi z tulejki drut. Cofam go do początku tulejki i z doświadczenia przykładam tutaj palce na końcu tulejki i cofnę, żeby drut mi się cofnął do połowy tulejki, czyli połowę długości muszę wysunąć. Bo jak będę zaciągał tutaj, teraz łapię tu za tulejkę, jak będę zaciągał tą pętelkę, zobaczcie, ona się zmniejsza, teraz ona się zmniejszy do pewnego momentu, o dotąd, i dalej nie mogę. I teraz jak będę to mocniej zaciągał, to mi się to tam w środku troszeczkę przesunie. Nie trzeba tutaj specjalnych narzędzi, tylko uważajcie, jak łapiecie tulejkę w palce. Niektórzy używają do tego kombinerek i tu ciągną. Nie polecałbym robić jakiejkolwiek skazy na drucie tytanowym. Tylko trzeba łapać nie tak, bo jak w razie czego wyjdzie końcówka, jak za mocno pociągniecie, wejdzie Wam w palec. Wchodzi w palec bez najmniejszego problemu, tak samo jak haczyk. Trzymam tutaj i delikatnie zaciągam. Zobaczcie, ładnie wszedł w całą tulejkę, a tutaj jest na początku. Wy w kamerze tego nie zobaczycie, bo się dosunął. Jest pięknie zaciągnięty i teraz głównym zaciągam, zmniejszam tą pętlę. Ślizgają mi się palce. Jeszcze troszeczkę, ok. Jeszcze przydałaby się mniejsza. O taka pewnie. O, dokładnie. I mam zaciągnięte. I to jest połowa. Teraz do tego praska elektryczna do końcówek elektrycznych. Dlaczego ta? Bo ta robi wiele w głębi. Jak odpowiednio tutaj zagłębicie tulejkę, nie wiem czy widać, tu pokażę jakie są wypustki. Za jednym zaprasowaniem robimy kilka wgnieceń. Nie tak jak zobaczycie gdzie indziej, że jest tylko jedne. Także jak odpowiednio tą tulejkę tu włożymy w praskę, to będziemy mieć 5 wgnieceń idealnie równiutkich. Zobaczcie, no wadą tego jest to, że muszę teraz przełożyć przez praskę, a nie zacisnąć. Teraz ustawiam, widzicie, jest, żebyście widzieli, obrócę, zaciskam, puszczam jak to jest z praską, wyciągam i zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, no źle włożyłem, mam 4. Z drugiej strony jakbym bliżej tutaj dosunął, to miałbym 5. 5 robiło się tu na samym końcu. Mam zaciśnięte. Żeby to ładnie teraz wyglądało, to jeszcze na wymiar dotnę opaskę termokurczliwą. 2 takie same. 2 takie same długości opaski termokurczliwej. Ja robię 40, poczekajcie, włożę, nie mam podzielnej uwagi jak coś mówię. Włożę opaski i później będziemy się zajmować dalej. Robię 40 cm, gdyż uważam, że to jest odpowiednia długość. Tym bardziej jak gdzieś tam się coś zagnie, możemy go... Ten fragment zagięty z reguły to jest gdzieś tam przy haczykach na zaczepie, gdy mocniej walczymy. Po prostu odciąć, zaprasować i mamy dalej kolejne, a z takim 25 cm nic się nie zrobi. Zobaczcie, mam różne agrafki z Pro. Uważam, że są najfajniejsze pod tym względem, że spokojnie mogę przełożyć przez nią duży hak. Duży, gruby hak po prostu przełożę, tak? Gdy mam mniejszą agrafkę, taką jak ta, tutaj, to już mam tu problem z przełożeniem grubego haka, bo nie chcę wejść. Bardzo lubię te agrafki, ale do grubych haków jest problem z przełożeniem tej agrafki, w szczególności jak łowimy jesienią czy tam początkiem zimy i te palce są zgrabiałe. Także te agrafki to bardzo dobre rozwiązanie. No ale dostałem teraz od kolegi na testy, zobaczcie, ta agrafka nie ma nigdzie przeplotu. W Anglii jest do dostania, na razie dostałem tylko jedną, muszę sobie kupić. Wszyscy je chwalą, ponoć najlepsze agrafki, jeszcze nic nikomu z tego nie spadło i się agrafka nie rozprostowała. Nie wiem, jak wiecie, gdzie to u nas dostać, ja nie mogłem tego znaleźć, to napiszcie. Ja jak będę zamawiał, to Wam wszystko powiem. I teraz normalnie, gdyby to nie był przypon tylko i wyłącznie dla mnie do muchy, to zastosowałbym tu krętlik i agrafkę, ale że no, każda 10 część grama jest ważna przy rzucie, więc zastosuję tylko i wyłącznie agrafkę, tą nową. Także biorę mój drut, znowu to samo, przekładam, moja agrafka, dużo, przez tulejkę, drut, trochę zaciągam, wkładam teraz tutaj i dziagrawko tam, żebyś nie zasłaniała. Tak jak pokazywałem. Wkładam do początku tulejki, odmierzam sobie palcami odległość połowy tulejki, cofam, trzymam teraz, zaciągam tą pętlę, mam zaciągniętą, palce tak, żeby były poza krawędzią tulejki i ciągnę ten 25-kilowy. Trudniej się zaciąga. Widzicie, jeszcze kawałeczek. Można sobie pomóc nożyczkami, ale nie trzeba. Myślę, że się nie będę szarpał. Ok, weszło. I widzicie to, co mówiłem? Wyszedł tu kawałek drut, bo za mocno pociągnęło, ale to nie stanowi problemu, bo nożyczkami mogę cofnąć i zobaczcie, dokładnie tak jak mówiłem, pętelka jest na samym końcu tulejki i początek jest tutaj, także jest bardzo, bardzo dobrze zaciśnięte, więc moja agrawka jest teraz, zaciągam tutaj. Piękna pęteleczka w moją praskę. Praskę załatwił mój przyjaciel Irek Jakubowski, którego serdecznie pozdrawiam. Dzięki za praskę. Genialna, po prostu genialna. Rozwiązanie idealne. Tak, żebyście widzieli, ja muszę ją tu troszeczkę dalej wsunąć. Ok. Widzicie? No i nie ma filozofii, po prostu zaciskamy, puszczam i cała filozofia w wykonaniu przyponu z drutu tytanowego jest. Zobaczcie, teraz mam 5 zaprasowań. 1, 2, 3, 4, 5, by mi się nic nie przesunęło. Nie ma to generalnie jakiegoś tam znaczenia. Tu miałem 4, bo się na końcu łapało, tu mam 5. Normalnie już można by było to zostawić, ale jak chcemy dać opaskę termokurczliwą, zapalniczka, starajcie się tego jakoś mocno nie grzać, żeby nie rozhartować drutu, tylko żeby tu zmniejszyć obwód. Teraz ta część opaski jakaś taka sfefluchtana, ale jak będę grzał się, zaciśnie. Proszę. I mam mój przypon z drutu tytanowego na szczupaki gotowy. Także żadna filozofia. Jak widzicie, pięknie można go przechować w woreczku strunowym. Po prostu robimy sobie pętelkę, wkładamy go w taki mały woreczek. Może to sobie być w tym woreczku ile chcecie, później wystarczy tylko wyciągnąć, puścić i on jest idealnie prosty. Także w ten sposób można wykonać sobie bardzo szybko wiele przyponów, które uważam, że są najlepsze. Naprawdę bardzo wytrzymałe, nie skręcają się, fajnie się prowadzi muchę. A jak będę testował tą agrawkę na zaczepach i mam nadzieję, że na rybach, to powiem, ile ona jest warta. Także jeżeli podobał Wam się odcinek i wiecie już, jak wykonać przypon z drutu tytanowego, to dajcie lajka pod filmem, zasubskrybujcie kanał, napiszcie jakiś komentarz, jak macie pytania albo swoje może lepsze rozwiązania. Także dzięki, cześć, do następnego odcinka.